dajcie dody, bo to wiecie, nie ja decyduję, to nie mój recital, ja to tylko sprzątam. Chcę jeszcze zapytać o jedną artystkę. Teraz rozmawiamy się o Krystianie, teraz porozmawiamy o przedstawicielce polskiej muzyki. Nie jest tajemnicą, że ty poza tym, że nagrałaś jedną płytę, nagrałaś drugą, przy okazji był The Voice, ale ty piszesz też piosenki dla innych artystów. Zgadza się. I napisałaś piosenkę dla Dody. Napisałam. Natomiast obecnie te, które się pojawiają, są autorstwa, z tego co wiem, chyba Lanbery. Więc i tak. Dominika i Patryka. Więc póki co tak, a co z tamtą piosenką, to nie wiem. To jeszcze musi, nie wiesz. Okay. To już musi Doda zadecydować, nie mam pojęcia. A to była piosenka po polsku, po angielsku, możesz zdradzić? Ta była akurat po polsku. Okej. I też w takim klimacie dance'owym ją widziałaś? Trochę tak, w takim klimacie nowoczesnym, bo pamiętam Doda zaznaczyła, że chce iść w takim kierunku, więc w takiej formie też stworzyłam ten kawałek i zobaczymy. Czyli czekamy na premierę? Tak, na razie widzę, że świetnie to, te wszystkie single się sprawdzają, więc trzymam za nią mocno kciuki. Widzimy, że Doda będzie organizowała w Sopocie recital. Tak. I w jednym z wywiadów, albo transmisji na Instagramie, zdradziła, że widziałaby też tam ciebie u swojego boku. Czy ty możesz już coś zdradzić? No właśnie nie wiem, czy mogę, więc nie wiem. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie no, ale bardzo bym, może ugryzę to tak, bardzo bym chciała, bo to jednak jest też wyróżnienie. Doda jest 20 lat na scenie, wow. I fajnie jest być częścią tej jubileuszu, takiego celebracji. Oczywiście, że tak, więc mam nadzieję, że nas zobaczycie razem. Czyli jest szansa na to, że na przykład usłyszymy szansę? Jest szansa, ale pytajcie Dody, bo to wiecie, nie ja decyduję, to nie mój recital, ja to tylko sprzątam. A chciałabyś kiedyś na przykład właśnie mieć taki swój recital też w Sopocie, w Opolu na przykład, jak miała Maryla, jak będzie miała Doda? No, zobaczymy. No, myślę, że chyba tak, bo staram się regularnie wypuszczać jakieś piosenki. I no, materiału masz. Materiału mam na recital, więc co będzie, to będzie. Zbliży się dziesięciolecie, więc może coś tam się pojawi. To trzymamy co kciuki. Prawda nie jest to 20 lat, ale 10. Ale 10 lat też się celebruje. Byli tacy, którzy 5 lat chyba celebrowali, więc... No to mam co świętować. 10 to prawda. Lat.